Keto Wtorek, odcinek 44. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. W tym filmie odpowiem na pytanie, czy ketoza może zwalczyć koronawirusa? Nie, oczywiście nie odpowiem dokładnie na takie pytanie, natomiast porozmawiamy sobie o naszej odporności, o tym, jak ją wzmacniać i rzeczywiście jak dieta ketogeniczna i tego rodzaju żywienie niskowęglowodanowe ma się do odporności i do tego, w jaki sposób nasz organizm może radzić sobie z wirusami. Zapraszam. Moi drodzy, przede wszystkim to nie będzie film o koronawirusie, bo na ten temat myślę, że już słyszycie zewsząd. Natomiast troszkę się do tego odniosę, ponieważ no jest to teraz, myślę, rzecz, którą wiele osób się interesuje i wiele osób wciąż poszukuje odpowiedzi na pewne pytania, co zrobić, żeby być zdrowym. Na początku chcę zaznaczyć, że to, o czym będę mówić, to są moje prywatne doświadczenia, przemyślenia i metody, więc jeżeli Wam coś polecam, to oczywiście przed zrobieniem czegoś na własną rękę, jeżeli nie jesteście pewni, to skontaktujcie się z lekarzem lub farmaceutą, zadzwońcie do sanepidu i tak dalej, ponieważ ja nie udzielam porad lekarskich. Jeśli chodzi o zdrowie w kontekście odporności na różnego rodzaju wirusy, to na pierwszym miejscu, z racji tego, jaką mamy teraz obecnie sytuację, chciałabym zaapelować przede wszystkim o zdrowy rozsądek. Bo kochani, wiadomo, że sytuacja zmienia się bardzo szybko, jest dynamiczna i nie powinniśmy koronawirusa ani żadnych innych rzeczy, które mogą nas spotkać, ani lekceważyć, czyli jestem przeciwniczką memów, wyśmiewania, obśmiechiwania tematu itd. Ale z drugiej strony nie powinniśmy też przesadzać w drugą stronę, ponieważ zachowując pewne środki ostrożności jest naprawdę zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś na ulicy kichnie w Waszą stronę i zarazi Was koronawirusem, niż to, że wsiądziecie do samochodu i będziecie mieć wypadek samochodowy. Więc jakby niebezpieczeństwo jest, może nas spotkać w każdym momencie, więc po prostu sianie paniki moim zdaniem jest totalnie niewskazane. Po pierwsze, dlatego że jeżeli jest panika, jeżeli zaczynamy ciągle o czymś myśleć, rozmawiać i się tym przejmować, to po prostu po części się odczłowieczamy. Tak się dzieje podczas każdej wojny, podczas każdej epidemii. Zaczynamy stanowić zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych. Poza tym to, o czym myślisz, to przyciągasz. Więc jeżeli o niczym innym nie myślisz, tylko o tym, że się możesz zarazić, no to moim zdaniem lepiej jest wziąć kilka głębokich wdechów, wydechów, umyć ręce i pomyśleć o czymś przyjemnym, bądź być wdzięcznym za to, co mamy w danym dniu i za to, że jednak mimo wszystko możemy się w tym momencie czuć w miarę bezpiecznie, więc po prostu nie zwariujmy. I to jest też bezpośrednio połączone z naszą odpornością, ponieważ jeżeli zaczynamy na czymś się mocno skupiać i tym się denerwować i stresować, to właśnie stres jest obciążeniem dla naszego organizmu, jest obciążeniem dla naszego układu odpornościowego i nieodpowiednia reakcja na stres może przyczynić się do większego ryzyka zachorowań. Więc to jest kolejny powód dlatego, żeby po prostu zachować zdrowy rozsądek. Okej, to przechodzimy do układu odpornościowego. Może słyszeliście kiedyś, że mówi się, że ketoza ma działanie przeciwzapalne. Z czym to się je? Chodzi o to, że jeżeli w naszym organizmie zachodzą procesy wytwarzania ciał ketonowych, a szczególnie BHB, to promuje większą ilość limfocytów T gamma delta. To są takie białe krwinki, czyli jedna z części naszego układu odpornościowego, która właśnie tą odporność naszą wspiera. Również odporność na wirusy. Oczywiście temat jest cały czas świeży. W 2019 roku bodajże było badanie, które właśnie pokazało, że mysze,
owszem, nie ludzie, więc też ktoś może powiedzieć, że to nie są odpowiednie tutaj dla nas badania. Natomiast badanie na myszach pokazało, że myszy, które stosowały dietę ketogeniczną, były też myszy na diecie wysoko węglowodanowej, to te na diecie ketogenicznej, jeżeli zostały zarażone wirusem, akurat w tym przypadku była to grypa, zdecydowanie większa przeżywalność była w grupie ketogenicznej właśnie za sprawą tych limfocytów T gamma delta. I teraz moja prośba do Was, bo jakby teoria teorią, ale w praktyce to każdy tak naprawdę te rzeczy może przetestować na sobie. Jeżeli stosujecie albo stosowaliście dietę ketogeniczną czy dietę niskowęglowodanowe, to podzielcie się w komentarzu, czy chorujecie tak samo dużo, czy chorujecie mniej, czy chorujecie może więcej. Wiadomo, że będzie to jakaś tam wypadkowa z tych komentarzy i nie jest to pewnie wiarygodne źródło naukowe, ale myślę, że ja chętnie poczytam Wasze komentarze i inni pewnie też. Na przykład w moim przypadku to nie jest tak, że nigdy nie choruję i w ogóle jestem bulletproof, chociaż no jak się pije codziennie prawie bulletproof, no to można by przypuszczać, że coś w tym jest. Oczywiście żartuję. Natomiast no zdecydowanie mniej choruję, jeżeli jestem w ketozie i może nawet w jednym z moich tam wcześniejszych filmów pewnie Wam wspominałam, że właśnie jak kiedyś na wakacje wyszłam na długo z ketozy, to jakimś dziwnym trafem bardzo mocno połączyło się to z infekcjami, które mnie spotkały. No więc moje doświadczenie jest takie, że rzeczywiście moja odporność na ketozie wzrasta. Dobrze, czyli mówiliśmy już o właśnie tych białych krwinkach, tak zwanych leukocytach, które są częścią naszej odporności, są takimi strażnikami, którzy powinni reagować i chronić nas przed różnego rodzaju patogenami. I z tym bardzo mocno wiąże się nie tylko ketoza, ale również to, co w ketozie bardzo wiele osób praktykuje, czyli post. Podczas postu, tak samo jak i podczas ketozy, dochodzi właśnie do takiego oczyszczania organizmu i autofagii, co również wspiera naszą odporność. I słuchajcie, dzieje się to tak, że jeżeli pościmy, to właśnie te białe krwinki, ich liczba się zmniejsza. Czyli wydawałoby się, no to, że jest to gorzej dla naszej odporności. Otóż nie, ponieważ dobrze jest, jak nasz układ odpornościowy się odbudowuje i odnawia. To znaczy, że te białe krwinki, które już no, nie do końca dawały radę i były słabsze, zostają, właśnie ich liczba zostaje zredukowana, natomiast w odpowiedzi na post nasze komórki macierzyste produkują nowe białe krwinki. Dlatego post jest moim zdaniem fantastycznym narzędziem do tego, aby zwiększać naszą odporność. Czy to poprzez posty okresowe, które w ketozie zdecydowanie łatwiej jest wykonać, bo po prostu nie odczuwamy takiego głodu, bo nasz organizm potrafi w efektywny sposób korzystać z tkanki naszej tłuszczowej jako źródła energii, czy też na przykład stosując taki jednodniowy post raz na tydzień, bądź raz na dwa tygodnie, czy dłuższe kilkudniowe posty, tak jak 72-godzinny post, o którym mówiłam w jednym z filmów, który właśnie ten nasz układ immunologiczny, czyli układ odpornościowy, resetuje. Więc moja propozycja, zamiast rzucać się na wszystkie suplementy świata, na których teraz wiele firm, osób i tak dalej będzie chciało zarobić, bo oczywiście jak jest coś się dzieje, no to są osoby, które na tym mogą zarobić, to może warto po prostu jeść rzadziej, a bardziej odżywczo i na przykład robić sobie post, który nic przecież nie kosztuje. No, może tylko kosztuje nas to, że musimy się wykazać silną wolą. I jakby to jest takie, to są takie naczynia połączone, bym to nazwała. Z postem wiąże się ta fagocytoza, o której Wam mówiłam, czyli właśnie to, że nasz organizm potrafi radzić sobie z różnego rodzaju właśnie wirusami, lepiej bądź gorzej. I tutaj znowu wchodzi nam rzecz, o której myślę, że warto pamiętać i wiele osób właśnie w stanie ketozy z niej korzysta. Jest to ocet jabłkowy. Jedną z lepszych moim zdaniem substancji, lepszym produktem pod kątem właśnie wsparcia fagocytozy jest picie octu jabłkowego naturalnie fermentowanego, który na ketozie często pijemy po to, żeby właśnie przyspieszyć ketoadaptację, bo rzeczywiście w octu jabłkowym te ciała ketonowe w niewielkiej ilości też są. Więc jak najbardziej również pod kątem wsparcia odporności polecam Wam ocet jabłkowy. Najlepiej taką łyżkę do dwóch octu jabłkowego rozcieńczyć w szklance wody. Ja wolę z ciepłą wodą. I wypijamy to albo na czczo, albo około 20 minut przed posiłkiem. Spokojnie do 3-4 łyżek takiego octu dziennie możemy wypić. I kolejna rzecz, z którą się to łączy, to podczas postu, podczas ketozy,
obniża nam się poziom glukozy i insuliny we krwi. Jeżeli mamy niski poziom insuliny, to jest to połączone z tym, że nasz układ odpornościowy sprawniej działa. I tutaj nie wchodząc w procesy biochemiczne, bo myślę, że niewiele osób jakoś to bardzo interesuje, a jest to dość skomplikowany już temat, przede wszystkim zmniejszają się stany zapalne, jeżeli mamy niską insulinę, oraz między innymi procesy oksydacyjne. Więc to też jest już udowodnione, że właśnie te osoby, które mają najlepszą odporność, czyli stulatkowie, osoby, które żyją najdłużej, mają niski poziom insuliny oraz niski poziom glukozy. No i tutaj dieta ketogeniczna idealnie się wpisuje w te kryteria. I dodatkowo, tak jak może słyszeliście, że glukozą odżywiają się niektóre nowotwory i dlatego dieta ketogeniczna może być wsparciem przy leczeniu pacjentów nowotworowych, to również niektóre wirusy odżywiają się glukozą. I teraz nie powiem Wam, że koronawirus żywi się glukozą, bo tego nie wiem i tego na chwilę obecną, jak nagrywam ten film, chyba nie wie nikt, ponieważ jest to bardzo wirus nowy, o którym wiemy bardzo niewiele. No natomiast ja jakby czuję się bezpieczniej odżywiając się ketogenicznie i nie dostarczając sobie glukozy, no bo skoro niektóre wirusy lepiej się czują, jeżeli ta glukoza jest, no to o co? Omówiliśmy sobie to, że białe krwinki, nasze limfocyty, leukocyty wpływają, są jakby jedną z części układu odpornościowego i jaki to ma związek z dietą ketogeniczną. Druga część to jest nasz układ trawienny i już nieraz słyszy się, że nasza odporność zaczyna się w jelitach i rzeczywiście nie jest to taki zwykły slogan, a jest to bardzo mocno połączone z tym, co rzeczywiście dzieje się, ponieważ mamy coś takiego jak mikrobiom, czyli naszą mikroflorę jelit i bakterie jelitowe, które albo stoją na straży tego, żeby jeżeli coś się dzieje, to żebyśmy zwalczyli infekcję, zwalczyli wirusa i tak dalej, no albo nasz układ trawienny jest osłabiony i tym samym stanowi słabą barierę i wiele patogenów może przeniknąć z układu trawiennego do naszego organizmu. Jeżeli chodzi o dietę ketogeniczną, to muszę jakby to przyznać, że opinie są podzielone, jeżeli chodzi o wpływ ketozy na mikroflorę naszych jelit. Jest trochę badań, które pokazują, że ketoza może tę mikroflorę zubożyć, natomiast jest też coraz więcej badań, które pokazują wręcz przeciwnie, więc tutaj jakby zdania są podzielone. To, co moim zdaniem warto zauważyć, to jeżeli jesteś na keto albo przechodziłeś ketoadaptację, to pewnie wiesz, że, jak to powiem, no powiem po prostu tak, jak jest, ciężko pierdnąć na ketozie. Gazy, wzdęcia są niwelowane. To, co większość moich podopiecznych, to jest jeden z plusów, o których nawet nie wiedzieli, że jakby nie myśleli o tym wcześniej, ale wymieniają po naszych, na przykład po ketoadaptacji, czy po pierwszych dwóch tygodniach, czy miesiącu stosowania diety ketogenicznej, akurat pod moją opieką, to, że po prostu nie mam gazów, nie mam wzdęć. Jeżeli jakby kogoś dotyczy ten problem, to wie, jaki to może być dyskomfort. Więc tutaj pod kątem tego rzeczywiście jelita, nasz przewód pokarmowy się uspokaja na ketozie. No i według mnie jest to połączone z tym, że po prostu to wszystko sprawniej przebiega. Zresztą nieraz dieta ketogeniczna jest polecana jako właśnie wsparcie zespołu drażliwego jelita i tak dalej, i tak dalej, chociaż to są wciąż jeszcze zwolennicy i przeciwnicy, no ale tak myślę, że było, jest i będzie. Ja z mojego doświadczenia i z mojej praktyki mogę Wam powiedzieć, że osoby, które miały problemy trawienne i z którymi ja pracuję, zazwyczaj te problemy się uspokajają na ketozie. Owszem, trzeba tu zadbać o wiele rzeczy, o odpowiednią też ilość błonnika, bo to często się wiąże z zaparciami, o które też na ketozie jest łatwo, jeżeli nie prowadzimy w sposób zrównoważony. Natomiast na pewno ten układ trawienny potrafi się wyciszyć i co ważne, jeżeli stosujemy dietę ketogeniczną, zazwyczaj jemy mniej posiłków, zazwyczaj stosujemy dodatkowo postokresowy, skracamy okno żywieniowe, czyli czas w ciągu dnia, w którym jemy i dzięki temu przez ten pozostały okres czasu nasz układ trawienny odpoczywa. Jeżeli Ty ciągle jesz, to jakby ponad 50% energii jest skoncentrowanej
na trawieniu. Jakby ktoś tam siedzi i musi się zajmować tymi procesami, które niektórzy nazywają cudem metabolicznym, to, że w ogóle trawimy. Natomiast jeżeli nie jesz, to układ trawienny odpoczywa. To niweluje stany zapalne, to sprawia, że wszystko lepiej przebiega. Więc to jest kolejny argument za tym, żeby stosować posty okresowe czy dietę ketogeniczną i po prostu dbać o swoje jelita. Dodatkowo pamiętajcie o tym, że właśnie jeżeli dbamy o nasz układ trawienny, dbamy o odporność, to warto dostarczać sobie dobrej jakości przebadane probiotyki, o czym już nieraz mówiłam. Warto, jeżeli mamy problemy z trawieniem, to na przykład zastosować kwas maślan sodu, czy zastosować naturalne enzymy trawienne, nie stosować tego przewlekle. Probiotyk możemy stosować cały czas, natomiast to wsparcie trawienia do momentu, aż się nam to wszystko nie ureguluje. No i można też stosować takie naturalne produkty, które będą wspierać nasz układ trawienny, czyli różnego rodzaju substancje probiotyczne. Będą to na pewno kiszonki, które świetnie się sprawdzają na ketozie. Będą to również takie domowe wyroby, w których ja się zakochałam tak z pół roku temu i przed zimą zaczęłam uprawiać kombuczę. Kombucza jest to fermentowana herbata. Potrzebujemy, żeby ją zrobić, potrzebujemy takiego grzyba herbacianego. On się nazywa skubi. Ja już to moje skubi nawet rozmnożyłam kilka razy i podarowałam rodzinie. I właśnie on, jakby do niego dodajemy herbatę słodzoną, ale nie martwcie się, ten napój może być stosowany na ketozie, ponieważ ten cukier, to skubi, ten grzybek właśnie zjada i w ten sposób fermentuje i mamy świetny napój fermentujący, który jest probiotyczny. Więc ja w ketozie sobie tą kombuczę prawie codziennie piję i z ketozy nie wypadam. Kolejna rzecz, którą stosujemy, to jest kefir wodny. Tego ja już nie piję, myślę, że ma więcej cukru, tak jak przynajmniej po smaku mogę stwierdzić, nie robiłam badań i nie sprawdzałam tego w labo. Natomiast moje dzieciaki uwielbiają kefir wodny. Mamy takie kryształki kefirowe, które właśnie zalewamy wodą i również cukrem. Ja używam cukru trzcinowego nierafinowanego. I one również właśnie fermentują ten cukier i ten napój jest całkiem smaczny. My go potem po 4 dniach mniej więcej zlewamy. Ja trzymam w lodówce i moje dzieciaki sobie codziennie coś takiego piją. Czy to znaczy, że w ogóle nie chorują? No nie. Ostatnio mój syn przyniósł ze szkoły grypę, ponieważ chyba wszyscy już mieli grypę i chodziło po 5 dzieciaków do klasy. Wątpię, żeby to akurat był ten wirus, o którym wszyscy mówią, ale objawy są takie same, więc tu też uważajmy, no jakby mniejsza z tym. Mój młody przyniósł grypę i wszyscy po kolei bardziej bądź mniej smarkali, więc to nie jest tak, że moje dzieci w ogóle teraz nie chorują, ale myślę, że na pewno ta ich odporność jest wzmocniona. I jeszcze jedną rzecz mogę Wam polecić, to jest własnoręcznie robiony w domu jogurt. Ja kupuję takie zakwaski, czyli właśnie kultury bakterii, kupuję ekologiczne mleko i w ten sposób robię jogurt tylko mojemu starszemu synowi, ponieważ mój młodszy syn średnio toleruje mleko, więc u niego tego nabiału jest mniej w diecie, ale starszy sobie z tym całkiem dobrze radzi, jest też sportowcem, więc wiadomo, jest więcej wapnia w diecie dzięki produktom nabiałowym, także takiego rodzaju jogurcik z domowym musli sobie wcina i też jest okej. Okej, czyli tak, rozmawialiśmy o leukocytach, rozmawialiśmy już o naszych jelitach, to teraz przejdźmy do samej diety. Ponieważ ja uważam, że jeżeli masz stosować jakiś suplement, to w pierwszej kolejności zacznij suplementować dobre jedzenie, mikro, makro składniki z diety. Jeżeli chcemy zadbać o naszą odporność, nasze jedzenie musi być bogate odżywczo. I tutaj zobaczcie, że ketoza, dobrze oczywiście prowadzona, jest właśnie bogata odżywczo. Jemy tam takie podprodukty jak podroby, tłuste ryby, jajka i jakby wszystko to, jeszcze szczególnie, że tłuszcz właśnie zazwyczaj jest nośnikiem tych mikro, makro składników. Więc jakby dieta ketogeniczna idealnie się tutaj w to wpisuje. Kolejna sprawa jest taka, że aby zadbać o naszą odporność, powinniśmy mieć odpowiednią ilość białka w diecie. Nie powinniśmy być na diecie wysokobiałkowej, ale dobrej jakości białka, aminokwasy są potrzebne dla wzmocnienia odporności. No i tutaj, no hello, no znowu ketoza wpisuje się w to idealnie. Dobrej jakości tłuszcze. Dlaczego? Ponieważ to lipidy, to tłuszcz,
stanowi ściany, jakby buduje ściany komórkowe naszych komórek, czyli tą pierwszą barierę ochronną. Więc jeżeli właśnie podwyższony na przykład mamy cholesterol w momencie jakiejś infekcji, jeżeli nasz organizm musi walczyć, to dobrze, bo właśnie ten cholesterol, który między innymi jest potrzebny do odpowiedniej produkcji kortyzolu, jest nam bardzo potrzebny i nieraz potrzebujemy go w znacznie większych ilościach, tak samo jak pozostałe tłuszcze. No nie sposób też nie powiedzieć o czosnku, który ma działanie wirusobójcze, więc czosnek spokojnie można jeść. Wiadomo, że dobrze go od razu tam przegryzać pietruszką i jakoś niwelować ten zapach z ust. Albo na przykład, no jak jeżeli nawet ja dzisiaj zjadłabym czosnek, no to wy byście tego na szczęście nie poczuli. Ale warto też zadbać o takie naturalne właśnie rzeczy jak czosnek, cebula. Chociaż moim zdaniem chodzenie z wisiorkiem, z cebuli czy z czosnku po mieście teraz jeszcze w maseczce to już jest przesada. Więc jakby nie świrujmy. Natomiast po prostu zadbajmy o te produkty bogate odżywczo. I na koniec, i zobaczcie, na koniec doszliśmy do suplementów, bo ja naprawdę uważam, że to nie jest tak, że żebyśmy zadbali o swoją odporność, to na pierwszym miejscu powinniśmy brać suple. Natomiast te suplementy również mogą się przydać. Po pierwsze, moim zdaniem, witamina D. Witamina D to jest w ogóle taki prohormon, który jest nam bardzo potrzebny dla naszego układu odpornościowego i no, możemy ją czerpać ze słońca, ale jest ona tak niedoborowa, że powinniśmy ją suplementować. Ja osobiście suplementuję przynajmniej 4000 jednostek dziennie, ale to jest moje osobiste zdanie. Jeżeli uważasz inaczej, to rób inaczej. Natomiast to, co ważne, to to, że patogeny blokują nam receptory witaminy D w komórkach. Blokują je. Więc tym bardziej podczas infekcji, a raczej żeby jej zapobiegać, powinniśmy mieć wystarczające poziomy witaminy D w naszym organizmie. Kolejna sprawa to witamina C. Witamina C wspiera naszą odporność. Nie są to może jakieś w ogóle wow wyniki badań, ponieważ ona potrafi na przykład skrócić o ileś tam procent, nie tak bardzo dużo, czas infekcji. Natomiast z drugiej strony prawda jest taka, że nasz organizm potrzebuje tej witaminy C znacznie więcej, jeżeli jesteśmy chorzy. Natomiast jeżeli nie potrzebuje jej tak dużo, to też jej nie przedawkujemy, bo po prostu ją wydalimy. Więc jest ona bezpiecznym suplementem. Ja znowu polecam mega dawki witaminy C, ale to też jest moja osobista opinia. I u nas, jeżeli po prostu jest taki wzmożony okres, kiedy trzeba zadbać o tą odporność, to wchodzą większe dawki witaminy C. Oczywiście witamina C, możemy witaminę C pozyskiwać ze źródeł naturalnych. Tutaj fantastycznie znowu sprawdzają się kiszonki, szczególnie kapusta kiszona, papryka, zielone liście. Wszystko to, co możemy jeść na ketozie. Czytałam taką metaanalizę odnośnie cynku i odnośnie tego, że suplementacja cynkiem i odpowiedni poziom cynku w naszym organizmie może właśnie wspierać walkę z wirusami. Także cynk działa przeciwwirusowo, podlinkuję Wam tą metaanalizę, jeżeli chcecie i też być może warto go suplementować, tak samo jak selen, witaminę E, które są antyoksydantami i sprawiają, że nasz organizm lepiej sobie radzi z wirusami, tak samo jak magnez. Myślę, że to są takie główne te mikroelementy, natomiast zobaczcie, że zbilansowanym żywieniem, no i czasem wsparciem w postaci suplementów naprawdę załatwimy większość rzeczy i nie trzeba wydawać kroci i teraz milionów miesięcznie na to, żeby zadbać o odporność naszej rodziny, ale sorry, Winnetu, powinniśmy to robić na co dzień. Nie da się zbudować odporności w jeden dzień. Fajnie, że teraz się mówi o odporności, no bo jest temat koronawirusa, natomiast to jest coś, o co powinniśmy dbać latami i innego rozwiązania nie ma. I jeszcze na koniec, wracam do początku, stres, z którym powinniśmy jakoś umieć sobie poradzić. Jeżeli nie potrafimy, to zwróćmy się dla kogoś, kto może nam pomóc, albo po prostu pooddychajmy, spróbujmy pomedytować, spróbujmy przestać myśleć i słuchać tych informacji, wiadomości, wyłączmy jadąc samochodem radio i po prostu głęboko pooddychajmy. Jeżeli jesteś wierzący, to się pomódl, jeżeli nie, to pomedytuj, poszukaj jakiegoś wewnętrznego spokoju, bo to naprawdę jest ważne, jeżeli chodzi o naszą odporność oraz sen. I tego nic nie zastąpi. Jeżeli się nie wyśpisz, to Twoja odporność słabnie, to Twój organizm nie będzie tak dobrze sobie radził z tym, co może go spotkać. Więc ja wiem, że to nie jest łatwe, bo nie mamy czasu, no ale warto byłoby znaleźć te przynajmniej 7-8 godzin, sorry, na sen. Mi na przykład wczoraj organizm powiedział, Aśka, musisz iść spać wcześniej, nie było jeszcze 22, ale ja po prostu czułam, że muszę iść spać. Miałam pewne rzeczy, które jeszcze chciałam skończyć, ale je olałam i poszłam spać. Także
polecam. Takie proste rzeczy, które nic nie kosztują, ale czasem one są najtrudniejsze. W każdym razie dbajcie o siebie, pamiętajcie, myjcie ręce, ale o tym myślę, że Wam nie muszę przypominać, bo nawet już mój najmłodszy syn, przedszkolak, przyszedł ostatnio i do domu i jak mył ręce po siusiu, ja akurat byłam w łazience, to mi pokazywał, że mama, tutaj cieba takie kółeczka i na drugiej jączce, więc już nawet po prostu przedszkolaki zostały przeszkolone w tym zakresie i to bardzo dobrze. Ale nie świrujcie, dbajcie o siebie, pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!